plecy się w kadrze nie mieszczą. No tak myślałem. No. Muszę szerszy obiektyw na ciebie kupić. Zauważyłeś, że jak nagrywasz mnie z moją żonką, no, to ja jestem nagrywany tutaj gdzieś? Tak. Siemanko, dobra, siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku, nagrywam to 16 raz, jesteśmy na Brzeźnie, jestem tutaj po to, żeby znaleźć bombę, wiem, że gdzieś tutaj stacjonuję, po ostatniej walce powiedział, że za szybko się skończyła, jestem ciekawy, jak mnie teraz zobaczy i zrobimy konfrontację i zrobimy dodatkowy sparring, bądź walkę, od razu na miejscu tutaj. Ale to brzmiało, Jezus, jak na TVP. Dobra, to jesteśmy na Brzeźnie i szukamy bomby, robimy sparing, kurwa. Nie ma żartów, kurwa. Patrz, jest na parówka, kurwa. No to dawaj, lecimy. No to dawaj, kurwa. Dobra, jeden, kurwa. Dobra, ja i tak tu wytnę, kurwa. Jest po jeden. Teraz łapiemy innych. Jest po jeden, a teraz idziemy po Ferrariego, ja? Tak, a ja idę po Caimano. Idziemy na boksera. Teraz sobie zrobimy drugi challenge. Bokser, kto ma więcej? Idziemy. A ty ważysz na walce ze mną ile? Bo ja właśnie... 89, ale takie 2 kilogramy to były wodą napisane. Ale specjalnie ładowałeś, żeby mi kurwa psychikę, żeby mi wejść. Jolek patrzy 90 parę, ja mówię, ja pierdolę, chyba co za skapie dany, nie? Ale ja pamiętam, jak przy face to face pierwszym, chyba na drugiej konferencji złapaliśmy się przy face to face, tak złapałem cię, mówię, o Jezus, ja mówię, będzie przejebane, kurwa, nie? Z nim się bić. Co, dzisiaj jesteśmy po sparingu, który wydaje mi się, że był remisowy. Idziemy teraz na boksera, sprawdzimy się na bokserze, druga runda. Dobra, a tak trochę od kuchni, powiedz mi, czy to jest prawda, że Ferrari dostał pół bańki za walkę? Bo na pewno masz taką informację. Nie, no to jest drama, nie? Ponad pół bańki dostał. Skurczybyk, co? Ponad, nie? To on powinien ci, kurwa, podziękować. To samo mu powiedziałem w wywiadach, że to ja go wrzuciłem na wysokie zarobki. To on mnie wrzucił na wysokie zasięgi, a ja go wrzuciłem na wysokie zarobki. To prawda, bo wiesz, jakby patrząc na to z boku, tak jak ja, bo ja, wiesz, my nie mieliśmy jakiejś tam wielkiej spiny i jesteśmy jakby widać na koleżeńskich tych warunkach między sobą. Powiem ci, że ta sytuacja trochę jakby chujowa była z tym wszystkim, ale kurwa wyciągnąłeś z niej, no, kurwa, tak, bardzo dużo, nie? No nie wiem, no tak, kurwa, jakby mi nie zepsuli głowy, to nasza walka inaczej by się potoczyła. No ale już chuj, wygrałem. Ale za to będę mógł pastwić się nad takim małym gościem w oktagonie i zapłacę mi za to jak za zboże, nie? Tak. Ja ostatnio dałem taki wywiad, w którym powiedziałem, że go zabijesz, w sensie, no, że pojedziesz, przejedziesz się przez nim. Spotkałem się z delikatną falą takiego troszkę hejtu, że Ferrari cię rozwali, ale jestem przekonany, że będziesz miał... No będzie miał ciężką przeprawę z tobą, no, w ten sposób, nie? No, zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że będzie to trwało 3 rundy. No my tam będziemy to ogrywać i zobaczymy. Mam nadzieję, że tak szybko się nie położy i nie podda. Nie, a wy macie w pełnym MMA, nie? No, ja tam jeszcze mam, bo tam już komentarze szły, żeby soccer kicki jakieś poszły. No. Bardzo chętnie mu pozwolę na soccer kicki, na wszystko, zgodzę się na wszystko, łokcie, głowy, kolana, noże. Co chcesz? Dobra, a powiedz mi jeszcze, bo ty dałeś filmik z tym, że te zdjęcia były tam, kurwa, bo ja na w ogóle to w dupie to miałem, nie interesowałem się tym tematem za bardzo. Faktycznie ktoś ci je, kurwa, podrzucił? No tak, nie, no ja je kupiłem, no i od chłopa takiego tam ze Słupska. No. Ale, no ja mówiłem, że ja pokazywałem je dziennikarzom wcześniej, tylko dziennikarzom, no i mówiłem, że przyjedzie, to mu pokażę też, no i przyjechał na spotkanie. No. No i okazało się, że tam wcisnęli mi farmazon. Przy... A jeszcze za niego zapłaciłem! Jeszcze za niego zapłaciłem, kafla. Kafla. No ale... No jak przyjechał na to spotkanie, no to wyszło, że to nie jego matka, bo jakby to była jego matka, to i tak to nie był warunek. Nie był to ja warunek, wiem, ale wydaje mi się, że się zachowałeś fajnie, no nie, z klasą. No należało, tak, to super, należało nie? Tak zrobić, że to żadna klasa, ani nie, no tak po prostu propsy, trzeba było zrobić dla ciebie, tak, nie? Kij w klasę, no ale jak dałeś się zrobić w bambuko, no to się w sobie. Dobra, ile zapłaciłeś za mnie? Przyznaj się. Kafla, tysiaka. Kurwa, dobrze wydany tysiak. Nie, nie. No, ale powiem ci, że...
No mogłem to niby zweryfikować, no musiałbym to, no nie było to takie łatwe do zweryfikowania, aczkolwiek miałem to w dupie i pojechali mi, swoje zrobiłeś, nie? No dobra, to by było na tyle z przesłuchania bomby. Zaraz druga runda, kurwa, na bokser, zaczynamy się z takim cwaniem. Dobra. A kurwa, nawet bojkoty można, ja to zdaję, nie widziałem takich rzeczy. Round 2, fight! Prawie na rekord poszedłem. Prawie nie płacę. To weszło. Tak się robi rekordy, moi drodzy. Pobijcie to. W Brzeźnie zawsze był mój rekord i o, zawsze będzie. Nie no, obudź się, o, ale też poszedł. Ja miałem tyle, bo mój się zapisał jako rekord. Więc bomba wali tyle. A waży 20 kilo mniej. No ja wątpię, że to ktokolwiek to przebije. Nie przebije, bo mój rekord był zawsze w Brzezie. Naprawdę. Mój i mojego brata. Dobra, jeszcze raz. Cztery. Też nieźle. Dobra, przejdź. Ale rekord zostaje, wiadomo, czy... Zerowy. Weszło. Czas spać potem. Potem jest czas spać. Ding, 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 idziemy spać. Dobra, kończymy to. Więc idziemy. Nie no, to jest taka bomba, że to jest ze. Tarzan, weź pomóż, bo to kurwa... Kurwa ma 3 betonin. Ja pierdolę. Obecnie to zginie normalnie. Podejdzie? Tak, dawaj. Raz, dwa. Teraz. Raz, dwa, trzy. Dawaj. Dobra, masz ograne, nie? Można fotę? Słuchaj, chodź tu sam. Ja usiądę z tobą i ci pokażę po kolei, jak to montować i jak to ma wszystko wyglądać, żeby to miało ręce i nogi, dobra? Dobra, ja ci to pokażę, na spokojnie, dobra. Żebyś się nie denerwował, nie? Bo ja widzę, że zestresowany jesteś, nie? No bo wiesz, nowa robota, jakby niż nie, no, nigdy nie robiłem tego. Nie, wiesz, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, chuj z pieniędzmi, najważniejsze, że robota jest. Wiesz, kogo teraz oddaję? Kogo? Bombę. Dobra, zgadnij teraz, kogo oddaję, patrz. Kalambury, nie? Zobacz. Kalambury. Kurwa, no nie gadaj, że zostawiłem. Ty chuju. Jestem pilot od tego samochodu. Ja pierdolę. Kurwa, telefon na pomoście zostawię. Nie mam pojęcia, o kim mówisz. Nie mam, kurwa, zielonego pojęcia. Tylko ja i moja przez. I teraz masz numer z moim ziomkiem Remikiem. Daję mu challenge o tę koszulkę. Mam koszulkę High League'u. Mam challenge dla Remika. Wymyślę 3 słowa i będzie miał 10 minut, żeby napisać numer do tego. Nie ma, bo... Nie, no, kurwa.
No? Coś znowu urosłeś. Dobra, słuchaj, jest taka akcja. No? Mam koszulkę Heiligu i mam dla ciebie challenge. No? Wymyślam trzy słowa, daję ci 10-15 minut i robisz numer do tego. Temat to jest oczywiście Heilig. No. Tarzan. Okej. Okay. I knockout. I knockout. I Kaimano. I Kaimano. Heilig, knockout, Kaimano, Tarzan. Dobra. Okay. Czas start. Pokaz mi pędzi. Jeśli spytasz, powiem, że jest dużo lepiej. Chociaż kazania umycie nosi chrań. Czuję, że dziś mogę kupić nawet siebie. Przytyrałem trochę, co? No. No, o, trochę przymasowałem. Fajne. No, co ten catering? A jaki masz catering? Fit Dieta i teraz czas na reklamy. Nie mam już czasu na gadki. Na 10 daję 10,5. Kurwa, skala Buforta. Słuchajcie, mordeczki, właśnie się umówiłem z Remikiem na zrobienie całego numeru od podstaw. Tematyka będzie... brutalna. Brutalna, niedzielna. Ale dla wszystkich, więc serdecznie was zapraszamy na następny odcinek, który będę nagrywał z tym oto ziomkiem, poziomkiem. Mówi, że ma 24 lata, ale wygląda na 14. Może zafreestylować. Powiedziałem to na głos? Okej, mordeczko, i daj Tarzanowi suba, bo jak nie dasz Tarzanowi suda... Suta! daj mu suta, kurwa. Okej, mordeczko, i na koniec daj Tarzanowi suba, bo jak nie dasz mu suba, to nie wleci od nas żadna nuta. Refren jest już nagrany, nie puszczamy wam, bo będzie to niespodzianka w następnym odcinku. Ale powiem wam szczerze, że zasłużył już already na tą koszulkę. Heilig, proszę cię bardzo. Bez kontraktu, ale masz koszulkę. No, kontrakt po koszulce. No i dzięki bardzo za dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, mordeczki, zostawiajcie łapkę w górę, suba. W komentarzach możecie pisać, czy wam się podobało, czy w ogóle macie to w dupie i co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. Trzymajcie się, Tarzan żegna i mam nadzieję, że w następnym odcinku widzę się z wami ponownie. Elo. O kurwa! O!